Siemano, to Szakal z tej strony. Witam Cię na tym kanale. Witam Cię w styczniowym MKG w wersji ATX. Przyszło pudło, jak widziałeś, siedzisz na Instagramie, to wiesz. Nie wiesz. Ha! Nie wiesz. A może już wiesz. Czekaj chwilę, bo jestem w momencie... Wiesz, już wiesz. Na Instagramie mniej więcej wiesz, że jest MKG. Tylko ja trochę nie tej kolejności robię materiał, dlatego jestem trochę zamotany. Także przyszło pudełeczko, rozpakowujemy i pokażę po kolei, co tu mamy. Węże. Mam nadzieję, że uda mi się po kolei pokazać, tak jakbym chciał. Nie wiem, czy mi się uda, zaraz zobaczymy. Musi wszystko jest zimne, musi trochę u mnie poleżeć. Na ogół, jak przychodzi zimne, to zostawiam to na dobę, żeby nagrzało się do mojej temperatury domowej, pokojowej. Okej, to mamy, to akcesorium, tak sorry, wyjmuję, żeby mieć po kolei dla Was do pokazania. Okej, dajcie mi chwilę, bo trochę ciężkich rzeczy i dużych. Dobra, chyba prawie wszystko mam, chyba damy radę, dobra, jedziemy. Jako procek wybraliśmy i5660K. W wersji box. Czym się różni? Bo tak pytacie mnie. Jeśli kupisz wersję box, niezależnie od tego, czy ona ma boxowe... Gdzie je mam? Nie spadnie mi kamera? Nie. Czy mam w nim boxowe chłodzenie, czy nie, to boxowy procesor ma 3 lata gwarancji, a procesor z tak zwanym opisem nie box, tylko Tray albo OM będzie miał rok gwarancji. To jest najważniejsza różnica, dlatego jest taka różnica w cenie. Nieraz ponad 100 zł. Nie chodzi tylko o to. To warto mieć w razie czego, jak na przykład robię pierwsze uruchomienie w moim przypadku, nie? Pamiętajcie o tym, bo pytacie o to, nie wiecie. Także takie przypomnienie. Procek. Chłodzenie. Kraken! Piaci z Karaibów i Kraken, ale zimny, ja nie mogę. X61 oczywiście. Duże chłodzonko. Bardzo duże. Oczywiście nam będzie pasowało. Jak chcecie, tutaj troszeczkę jest, jak to się mówi, specyfikacji, tak? Ale nie wiem, czy zobaczycie, bo tu się odbija. Jak potem rozbiorę, zresztą co ja będę teraz pokazywał, potem będę rozbierał, to wam pokażę. 6 lat gwarancji. Kraken jest. Dobry, o, będę wkładał z powrotem. Będzie wygodniej. Dobra, procek mamy, chłodzenie mamy, to może płyta. Asus Maximus 8 Hero z World of Warships Action Station z dodatkiem. Także taka płytka. Pamięć. Pamięci wybraliśmy hardkorowe. Mamy Corsery, Dominatory, Platinum 2x4 giga, 8 giga kit, wypasione. Na SSD total combo, można powiedzieć potrójne combo. W tym miesiącu mamy Corsera XT240, czyli premium, można powiedzieć, SSD od Corsera, żeby mieć kombosa fajnego, nie? To mamy. Nie będzie dysku HDD tutaj, bo klient ma swojego HDD-ka i potem sobie dołoży. Co teraz? No teraz może weźmy jakąś kartę graficzną. Wzięliśmy kartę graficzną GeForce GTX 970 Asus Strixa. Coś tam lata w tym pudełku. Zobaczymy co. 4 giga. Ciekawe, czy wyjdzie kiedyś 6 giga. Chyba nie. Dobra, to mamy, to pokazaliśmy, teraz taki trochę mam, to jest najcięższy, no może nie najcięższy, ale jeśli chodzi o gabaryt, porównanie gabarytów do ciężkości, to najcięższy komponent, czyli RM650X od Corsera, zasilacz, modularny, 7 lat gwarancji, fajna sprawa, duży, ciężki, w pełni modularny, co najważniejsze, jak widać. Dobra, to mamy. To wam pokazałem. Chyba wszystko wam pokazałem. No prawie wszystko. To będzie ciężko, bo te budowy są nielekkie. Ania ma chyba, Ania może są, nie ma uchwytów. No dobra, próbujemy. A są, dobra.
NZXT S340. Taka budka w wersji white. Trochę mogę Wam powiedzieć o historii tego komputera, bo trochę się zmieniło w ostatniej chwili, można powiedzieć. Wersja white będzie oczywiście, jak widzicie, kombo obudowa z chłodzeniem, a takie corsairowe kombo, czyli pamięci, SSD i zasilacz, i płyta Asusa, karta Asusa, protek Intela i coś jeszcze Asusa. Zaraz, grafa Asusa i płyta Asusa, nie wiem, czy nie pomyliłem, jestem zakręcony, protek Intela, a Asusa będzie jeszcze coś, już sięgam, czyli to, co już było kiedyś, tylko w wersji teraz białej, żeby pasowało do budy. External SIM DVD RW, czyli nagrywarka, żeby można było system zainstalować. Systemu nie mam tutaj, bo klient ma system swój własny, więc sobie postawi. Nagrywarka zewnętrzną na USB. Bardzo fajna sprawa, polecam. Zamiast włożyć w obudowę, w której nie ma miejsca na napędy, dlatego taką wybraliśmy, żeby łatwiej było, można i chłodzonko zrobić, i w ogóle piękniejsze, żeby było i tak dalej, bo moim zdaniem napędy DVD szpeci. A ten będzie fajną ozdobą, dodatkiem. Taka historyjka na koniec o tym, jak obudowa i jak komponenty. Wybraliśmy płytę, jaka to była płyta? Asus Z170A chyba, jest biała. Znaczy biała, no czarno-biała, wiadomo. Deluxe'a nie braliśmy, bo był za drogi. A do tego wzięliśmy kartę graficzną 970 Turbo, tą białą, z referencyjnym białym chłodzeniem. No i wszystko wyglądało fajnie, gdy... Chyba już zamówienie było puszczone. Chyba zamówienie było puszczone. I klient się przespał ze sprawą i myśli, a może bym wziął ROG płytę. Czy będzie lepsza? Ja mówię, no będzie fajniejsza. Więc wymienił płytę, już było zapłacone, wymienił, ale jeszcze nie przyszły. Wymienił płytę, mówię, no ale karta teraz nie pasuje. No dobra, to wymienię jeszcze kartę. Także wymienił kartę na tego, na Strixa, wymienił płytę na Hero, z tej białej, z zwykłego, można powiedzieć, i z Turbosa. Także no, chłodzenie będzie miało na pewno lepsze i cichsza karta będzie. Płyta Maximus Hero, więc też myślę, że fajniejsza. No i taka maszynka. Taki komputerek, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, chyba wszystko tutaj z pudełka wyjąłem, pusto już jest, znaczy nie pusto, bo reszta rzeczy leży, ale te, które już leżą, to już pokazywałem. Także taki zestawik, nie mam go w wersji, jeszcze jedna historia, klient przyszedł i mówi, a potrzebuję kompa do 3000 na CSGO, jak myślicie, ile ten komp kosztuje? Właśnie, to będzie pytanie do Was. Myślę, że ponad dwa razy więcej. Tak mi się wydaje, że wyszedł chyba ponad dwa razy więcej. Nie pamiętam dokładnie, bo nie mam ostatecznej konfiguracji w koszyku przykładowym, bo żeśmy zmieniali, oczywiście tak mówiłem, płytę i prock, nie procka, tylko grafę. No, także taki ciekawy zestawik na ten miesiąc będę montował. Także oczywiście będą pozostałe materiały z pierwszego uruchomienia, montażu, drugiego uruchomienia, i będzie podsumowanie, jak to tam śmiga wszystko. Mam nadzieję, że będzie śmigało dobrze. Mam nadzieję, że ten procek i ten kraken się ładnie sprawdzą. I też może od razu Wam podpowiem, może nie tyle podpowiem, co ujawnię, że dlatego Was też pytałem o paski LED-owe na grupie, ale to dla tych, co na grupie są, to wiedzą, bo w tej obudowie nie mamy dodatkowych wentyli, nie wymienialiśmy wentyli, bo tak naprawdę tak, z przodu ona jest zabudowana, więc nic nie będzie widać, więc moim zdaniem nie ma sensu pchać tam LED-owych wentyli, chyba że chcesz wszystko tam, nie wiem, klatkę zdemontować i tak dalej, żeby te wentyle były, też zależy, nie wiem jak się będzie montowało, jak zamontujemy chłodzenie i wentyle na nim, czy będziemy robić metodę push, czyli będą, czy chłodnica będzie z przodu i będzie push, czyli będą tutaj wentyle, tu będzie przód obudowy, tu będą wentyle, tu chłodnica, więc tak, i tak światło żadne by nie wpadło do środka, albo będzie wersja pull, czyli będziemy wyciągać z chłodnicy do środka powietrze i wtedy ten LED coś tam by może i dał tym komponentom wewnątrz. A że z przodu nic nie będzie widać, to nie braliśmy tak naprawdę, nie? Ale później tak, z góry tak samo, na krakenie są, w ogóle te NZXT wentyle są bardzo dobre, więc myślę, że nie ma co ich wymieniać i dlatego taki też pomysł tańszy trochę wyszedł, może powiedzieć, żeby nie wymieniać tych wentyli, które są dobre, stokowe w miarę, nie to, co na przykład Corsair daje na obudowach czy na chłodzeniach swoich, tak, że trzeba je wymienić, bo dudnią i są bardzo głośne, to tutaj nie wymieniamy tych, ale potem może sobie tam klient już dorobi jakieś paski LED-owe, sobie dokupi i sobie wrzuci tu paseczek, dlatego też Was o to pytałem.
żebyśmy coś tam sobie mogli o tym pogadać. No, to by było na tyle, bo się znowu rozgadałem, a pewnie już za długo wyszło. Także reszta, jakby co, to w komentarzach na grupie będzie. I reszta materiałów oczywiście też na kanale i na grupie. Także dzięki za uwagę, to by było na tyle. Cześć, shakalaut, do następnego razu. Bierzemy się za rabatę.